No, to tym akcentem zacznę ten filmik. Proszę o subskrypcję kanału na wszystkich platformach, na których oglądacie. Ewidentnie na kopie czuć pierwsze oznaki wiosny, a widać je właśnie w kwiatach, które puszczają swoje pąki. Niesamowite. Ze mną już ptaszki śpiewają. Wiosnę czuć w powietrzu. Troszeczkę prognozy pogody, ale zanim pokażę Wam, jak analizuję prognozę pogody, która się bardzo fajnie sprawdza. Na górze macie tutaj dwie aplikacje, jedna SAT i druga Meteo. Mam tutaj Biblię, którą Wam przeczytam, jeden fajny rozdział dzisiaj z czytania, zwłaszcza końcówkę. Chodzi o to, że Duch Boży stąpił na Azariasza, syna Obeda, i on mówił do Asy tutaj coś bardzo fajnego. Słuchajcie, Pan jest z Wami, dopóki jesteście z Nim. Jeśli Go szukać będziecie, znajdziecie Go. Ale jeśli Go opuścicie, On opuści Was. To tyle właśnie z tego czytania. I teraz słuchajcie, króciutko z satelity. Zobaczcie, co się dzieje. Obraz satelitarny, mamy Europę całą. W Polsce ten punkt tutaj mamy zaznaczony, to jest nasz punkt. Tutaj w tym miejscu jesteśmy dokładnie. Godzina 8. Teraz mamy godzinę 8.09, więc widzimy, jak się układa ten front. Widzicie tą dużą masę powietrza, która spowodowała ten cały tutaj obszar, spowodowała nam ten mocny wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu, u nas troszeczkę mniej. I teraz widzicie tą dziurę pomiędzy tą dużą masą chmur, która przechodzi, a tą, która przechodzi i tu przychodzi. Zobaczcie teraz, o co chodzi z tą fajną masą chmur. Na Meteo widać wyraźnie tutaj skok ciśnienia w tym miejscu. I to jest właśnie ta dziura, którą widzicie potem tutaj w chmurach. Więc jak możemy sobie zobaczyć, dzisiaj jest niedziela, ten... Ale pięknie ten ptaszek śpiewa. Już nawołuje samiczki pewnie. Albo sam nie jestem ornitologiem. W każdym bądź razie tutaj widzimy, miał być ten deszczyk, nie jest. Potem mamy ten skok napięcia, ciśnienia. Być może spowoduje on nam w związku z obniżeniem nagłym temperatury troszeczkę opadów śniegu. Ale i tak generalnie widać po prognozie pogody, że się kończy nam już ta zima. Mamy poniedziałek i wtorek. Na wyraźnie widać tutaj... przekrzykuje mi ptaszek, powyżej 0 do 5 stopni i już dużo opadów deszczu, także od poniedziałku, kochani, szykujemy parasole, szykujemy parasolki i dużo witaminki D, bo się już kończy nam ta zima, możemy już z nadzieją patrzeć na wiosnę zaraz przychodzącą i słońce, które nam przyjdzie i ptaszki śpiewające, ale jeszcze nam tutaj od poniedziałku przez wtorek znacznie powieje. Miejmy nadzieję, że wreszcie kraju ten wiatr nie spowoduje żadnych szkód. Nas tutaj w Prudniku pięknym chronią góry, także ten się wiatr rozbija tutaj u nas i nie jest aż tak mocny. Widzimy wyraźny kierunek z zachodu. Wiatr na tych strzałkach tutaj, on odkręca z północy na zachód i potem wyraźnie, potem znowu tutaj, zobaczcie, jak w ogóle on kręci w okolicach wtorku wieczorem i cały też deszcz. Także to jest moja prognoza pogody na dzisiaj, nagrania. Także dziękuję. Jeszcze gdyby ktoś chciał się na kopę dzisiaj wybrać, to już tak właściwie raków nie trzeba. Ale i tak trzeba uważać, ale warto było wiosnę czuć. Jeszcze trochę chłodno jest, bo wiadomo, ale już... Czuć wiosnę.